Dlaczego villager zachowuje się w taki sposób, czyli stoi i w sumie to nie atakuje, tylko po prostu sobie stoi? O to pyta autor posta, a ja mam odpowiedź. Ten villager ewidentnie ma skute ręce, kajdankami. Nie ma za co? Nie każda wiedza jest płatna. Na pewno wiedza, którą się przyswoimy na Minecraft Reddit, też nie będzie płatna, będzie darmowa. A jak to mówią? Jak jesteście patriotami, to bierzcie za darmo, bo inaczej to żadni z was Polacy. No i zostawcie łapkę w górę, bo ona też jest za darmo. Polecam. Przechodzimy do filmu. Tak by wyglądał Minecraft, gdyby miał troszkę zenchantowane ładowanie, czyli widzimy animację nie tylko napisu, ale też animację kamery, która sobie przechodzi gdzieś luźno na wioskę i dopiero po chwili odpalają się napisy, znaczy w sensie menu. O, teraz się odpaliło. I wygląda to fajnie, ale szczerze mówiąc, wolę rozwiązanie, które mamy teraz. To nasze brzydsze, mniej rozbudowane, bo po prostu taka animacja jest fajna, ale oglądać ją za każdym razem podczas ładowania Minecrafta, to już co innego. Ciekawa wizualizacja obrazu z Minecrafta zrobiona w Blenderze, czyli programie do 3D. No, nie będę ukrywał. Nie wiem, czy to na pewno tak powinno być, czy to na pewno to reprezentuje. Poranne wajby. No, w sumie to tak zwykle, jak chodziłem do szkoły, to najgorzej było, jak wstawałem i było tak szaro, jeszcze trzeba było iść na te szare lekcje i siedzieć przy szarym oknie. No, nie fajnie. A oto 1408 bikonów, każdy w innym odcieniu, razem tworzących, jak to napisał autor, tęczę. No, ja nie wiem, od kiedy w tęczy występuje kolor różowy i niebieski, ale okej, wystarczy sam fakt, że po prostu dużo tego jest i współczuję mu, że musiał tyle tego robić. Trójzom, który wróciłem prawie 5 miesięcy temu, wrócił do mnie. O co chodzi? Zaraz, bo ja nie rozumiem. On sobie po prostu stoi, nagle co? Nagle po prostu wraca do niego trójząb? Okej, o co chodzi? End kryształ w 3D. Przed i po zbudowaniu zamku. Ej, no a taka ładna łąka była. To się nie powinno tutaj znajdować. O co chodzi? Oczywiście chodzi o to, że autor sam to zbudował, bo to jest zakładce budowle, ale na początku można mieć mindfucka. A to opuszczona pracownia badawcza ze snapshota... Ze snapshota 1.19. Nie rozumiem. Chyba tutaj ty sobie to sam zbudował, no bo wątpię, żeby w Minecrafcie pojawiały się tak ładne struktury. Bo póki co najładniejszą strukturą, jaka się generuje w Minecrafcie, jest, nie wiem, podwodna twierdza, bo reszta to totalny, no, syf. Reszta nie powala po prostu. O, ktoś słusznie zauważył, że te bagienne, nie wiem, jak to się tłumaczy. No, powiedzmy, dobra, nazwijmy to roboczo bagienne puszcze. Wyglądają cool, ale się szybko nudzą. No, właśnie to jest najgorsze w tym update'cie, że ten update zostanie zapomniany miesiąc po pełnym wydaniu. Magic Spells w Minecrafcie, plugin, ale nie wiem, czym są magiczne spellsy, ale no, na pewno wygląda to w jakiś sposób fajnie, jak leci taka strzała, trochę bardziej to wygląda jak meteoryt. Ej, no, meteoryt. Wygrałem Star Warsowy konkurs na budowanie. No, nie dziwię się. Możecie łatwo zabić Wardena strengthem dwójką, czyli, ale chodzi o potkę. Musi was uderzyć 3 razy Sonic Boomem i wtedy możecie uderzyć go jeszcze raz. Nie rozumiem, no ale faktycznie jakby, aha, chodzi o to, że on jego wystrzeliwuje to, tak? I on wtedy atakuje dalej tego Wardena, no i w sumie szybko go zabił. I ktoś ostatnio napisał w komentarzu, bo się czepiałem tego, że Warden jednak nie jest taki trudny do zabicia. Ktoś napisał, że no bo Warden to ma być mob, przy którym mamy uciekać, a nie się z nim bić. Gdyby tak było, to by po prostu mógł być niezniszczalny. I co, hejterzy? Czy lubicie Lego? Ktoś zrobił resource packa, który zamienia moby na takie Lego. Ja nie wiem czemu, ale ten zombie wygląda na trochę grubego. W sumie to nie, dobra. Proporcje jednak są ok, po prostu tak na pierwszy rzut wydawało mi się, że coś jest nie tak, ale nawet ładnie to wygląda. Ale to chyba kwestia shaderów bardziej, bo po prostu w tych shaderach widzę, że nawet ten wieśniak ładnie wyglądał. Ta gra mnie nienawidzi. No, ostre słowa. Słuchajcie, nie można tak mówić, no. Moja babcia mówiła, że najgorsze, co może być, to nienawiść i samo słowo nienawiść jest najgorsza, ale jak widać, w tym wypadku akurat może był delikatnie trafny, bo on wrócił fire aspekta dosłownie przez blok. No i takie prezentacje budowli mi się podobają. Nie screenshot, tylko po prostu model 3D, dookoła wszystko widzimy i od razu ładnie wygląda. Tak jak tutaj na przykład, o, no tutaj fajnie, no, tylko te zdjęcia są takie bez sensu, że mało co widać. Minas Tirith. Minas Tirith? Ej, jak masz skrzynić? Minas Tirith. To jest to z Władcy Pierścieni. No ale tutaj na tym zdjęciu mało co widać. A to podziemne miasto, tak z widoku
blok po bloku. Fajnie to w sumie wygląda z góry, ale bardziej z góry niż z dołu. Pierwsze podejście do redstone'a, okej? Okay. Jak to zrobiłem? Ej, co jest? Okej? Okay. To jest jedna z najgłupszych rzeczy, jaką widziałem. Czy otwarte drzwi znaczą otwarte drzwi, a zamknięte drzwi otwarte ściany? Okej, okay. Fuck the logic. Czy ktoś mi może powiedzieć, że te koty spawnują się pod wioską? Jak to naprawić? Chłop ewidentnie ma problem z kotami. To nawet zabawne, no bo niektórzy mają problem z wieloma rzeczami. Przede wszystkim się moby spawnują w bazie, albo na przykład tak jak ja, że mają pszczoły gdzieś na dachu, cały rój, ale nie w Minecrafcie, a niektórzy mają koty pod swoją wioską. Spróbowałem zrobić najbrzydszy domek, jaki potrafię. Jakieś sugestie? Nie wiem czemu, ale ten domek wygląda jak moje domki. Tylko, no, nawet myślę, że jest lepiej przemyślany. Pokonanie Ender Dragona koloryzowane. Pracuję nad ogromnym szkieletem. Po co nam tysięczny szkielet w Minecraft? Po aktualizacji 1.18.2 pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, były wyższe budynki. No, ja też na to czekałem lata. Zredukowali damage Wardena, sonicznej bomby, tak bardzo, że nawet teraz Wiedźma potrafi przeżyć dwa z nich. No, Warden jest taki silny, żeby z nim nie walczyć. Dlatego właśnie ułatwiałem jego zabicie, hejterzy. Minecraftowe moby, gdyby były w świecie Mario. I powiem wam, że stylistyka jest naprawdę super dobrana. Plusik. Co to ma być? Znaczy, nawet nie pytam o tą maskę, bo to jest jakaś maska, którą używano kiedyś, chyba podczas jakiejś epidemii, ale teraz jest to tylko straszak. Nie wiem, co to jest, co na prawo. Może jakiś chwytak? Ale dziwne. To oczywiste, co jest lepsze. Normalne drzwi. No, znaczy normalne drzwi. Normalne schody, chciałem powiedzieć. Przecież nie drzwi. A tutaj obok mamy specjalne drzwi takie A. I to jest oczywiste, co jest lepsze. No nie wiem, te pisony może się szybciej wchodzi, ale to takie lagowanie gry trochę. Czy to jest satysfakcjonujące? Zobaczmy. Teraz on postawił tutaj to i... aha, taka fala się robi. Wychodzi na to, że dzięki shulkerom możemy teraz łatwo robić symulację fali. A to jakaś maszyna, która wygląda w sumie jakby chodziła w powietrzu. Ma te takie dwa te, za które jakby... ej, zaraz, co się... co jest? Czy to zniknęło? Tak, to zniknęło, ale dlaczego? Co? Nie wiem. Pufferfish! Pufferfish w tej postaci jest tak mały, że dosłownie zajmuje kilka pikseli, w sensie tej. Co to ma być? Zrobiłem farmę złota, która produkuje 145 tysięcy dropów, czyli ponad 1000 bloków złota na godzinę. Okej. I jest to robione na singlu, nie na multiku. No, wiadomo, że nie na multiku. Na przykład na ekstremie by się coś takiego nie zrobili, bo moby są ograniczone. Zresztą nie tylko na ekstremie, ale pewnie na większości serwerów. Zreteksturowałem złoty hełm, tak by wyglądał jak piglin. Ale to przynajmniej, słuchajcie, ma sens, bo tłumaczy, dlaczego pigliny nas nie atakują, kiedy mamy złote rzeczy na sobie. Co to jest? To na początku wygląda jak te potwory z backroomsów. Zrobiłem troszkę na moim telefonie, ale palce bolą. Ojoj. No to jest problem grania na telefonie. Jakby da się, ja już wiem, że się da, bo już sam miałem okazję pograć kilka razy. Chociaż kiedyś, jak byłem młodszy, to wydawało mi się to niemożliwe, żeby grać na telefonie. Ale jak zobaczyłem, że te wszystkie siedmiolatki grają normalnie na telefonach w Minecrafta i Robloxa, to musiałem sam spróbować. I tak, da się grać na telefonie, ale jak tutaj ktoś chyba to podkreślił, no to jest to o wiele bardziej bolesne niż granie na czymkolwiek innym. Zrobiłem Wukong w Minecraft. Co to jest Wukong? To nie wiem. Jedno wiem na pewno, że ładnie to wygląda. Ej, w sumie jak się nałoży ten efekt Night Vision i tego zciemniania się, to taki trochę LSD efekt się robi. Podwodny tunel do mojego magazynu. I zrobiłem to bez gąbki. No, tunel 3x3 raczej nie trudno jest zrobić pod wodą, nie używając gąbki. Nie brzmi to jakieś specjalnie duże wyzwanie. Szczególnie, że ten tunel też nie był, słuchajcie, jakoś mega długi. Ale on tutaj w ogóle ma windę. On się chwali tunelem podwodnym, a jego winda robi o wiele większe wrażenie. Ale szczerze mówiąc, jakbym miał tak cały czas na jego miejscu zjeżdżać do magazynu, to już w pewnym momencie by mi się odechciało tego robić. W ogóle, goddammit, czy on ma shadery i nie ma włączonego smooth lightning, przez co dzieje mu się to, co dzieje, czy to są różne kolory konkrita, bo nie ogarniam. Latanie dookoła mojego zamku. No,
Kurczę, wiecie co? Czy za to jest jakiś dobry poradnik budowania? Bo chcę kupić, przydałby mi się chyba. Dripstone! Yo! Faktycznie, dripstone wygląda totalnie jak drzewo. I dzięki niemu, słuchajcie, można robić drzewka. To w ogóle, ile różnych pomysłów na dekoracje się pojawiło ostatnimi czasy, dzięki nowej wersji Minecrafta, daje do myślenia, że może powrót pomysłowych dekoracji w Minecraft by się przydał? A to osłona antyrakietowa, zrobiona w Minecrafcie, która działa. No, działa, ale tak jest kwadratowa, bo działa tylko jeden blok. Ej, ten baner autentycznie wygląda, jakby to była jakaś postać w kapturze. Czy to są żabopszczoły? Tak to wygląda. A nie, zombie? Co? Żabopszczoła. Więcej Star Warsów! Więcej Star Warsów! Maj 4! Co takiego jest związanego z majem 4 i Star Warsami? Mogę podejrzewać, że chodzi o premierę jakiegoś filmu ze Star Warsów. A patrząc na obrazek, to chyba chodzi o czwartą część, czyli pierwszą część starej sagi, ale chronologicznie to czwarta wydarzeniowo. Minecraft, The Wild Update! No to nieźle Wild Update, bo Warden się miał pojawić w Caves and Cliffs. Nie śpieszcie się z tym Wardenem, my poczekamy jeszcze jedną wersję. Kilka ciekawych patternów. No nie wiem, czy takie ciekawe. Na przykład ten w prawym górnym rogu wygląda jak dywan po spotkaniu z moczem. Niebieski dywan po spotkaniu z moczem. Minimob! Ej, ten creeper jest kozacki! Zombiak! Ej, yo! Czemu mamy takiego zombiaka? Przecież są mini zombiaki, nawet nie trzeba było go odtwarzać. Mini szkielet. No, cute. Mini Enderman. Wygląda jak pluszak. Mini Villager. Wygląda, jakby miał głowę zdecydowanie za dużą. Piglin. Nie wiem czemu, ale Piglin wygląda jakoś tak samo. Ward. Mały Warden. Znowu zombiak. Znowu szkielet. Ej, co jest? Czemu to się powtarza dwa razy? Minecraftowe ciasteczka. Wiecie co? Te świnie na dole wyglądają, jakby nie chciały tu być, jakby się darły, że są uciekać. Strasznie to wygląda w sumie. Wow! Co to jest? To jest... No, oczywiście, widzę, że to jest krowa. Aczkolwiek jest to zrobione w 3D. Bo na początku właśnie nie umiem tego określić, czy to jest rysunek, plastelina, 3D, czy jakieś inne coś. Ale jest to 3D. Naprawiłem bazę moich znajomych w sposób... Zaraz. Nie rozumiem. Wchodzi na dół. Okej, tam coś prześwitywało. Średnio profesjonalnie to wyglądało. Czy chodzi o to, że on tutaj dodał te sensory? Chyba tak. Tak. Chyba o to chodzi. No to niezła naprawa bazy. Już się nie mogę doczekać, by zrobić Warden Troll. Jak tylko wyjdzie tak do Minecrafta, że można było w niego się wcielić na serwerach. Perfekcyjnie. Co takiego perfekcyjnego jest w tym filmie? Na razie wychodzi ze spawnera, idzie sobie dalej i w ogóle ciekawa teksturka do endu, taka zorza polarna dookoła. No i zobaczmy, co się tutaj stanie takiego wielkiego. Aha, on tam ma drugi spawner. Okej, okay. Czyli ma więcej niż jeden spawner, bo jak na jednym się skończą moby, to leci do drugiego i wtedy mu spada chyba ich dużo, tak? Taki jest sens tego. O kurcze. O nie, a u mnie się zbiera burza, więc mam nadzieję, że nagram to szybko, żeby zaraz mi piorun nie walnął. Rzeczy tego pokroju wyglądają naprawdę kozacko i zastanawiam się, kiedy ktoś z tego zrobi jakiś użytek większy niż tylko budowali na singlu. Oglądajcie ogromne ośmiornice. A, spoko. Mini biomesa. O, wow. O nie, u mnie, ja nie wiem, zaraz, czy teraz słychać? Słychać, padał mi grat. Ładny domek startowy, no to czy jest ładny, to słuchajcie, można się spierać, bo ten domek wygląda jak nic, co widziałem do tej pory. Mój system solarny jest w końcu skończony. Zajęło tylko 4,5 miliarda lat. Okej, okay, no, w sumie jest całkiem spory, ale odległości nie są zachowane. Pewnie problem jest w tym, żeby prawdziwe odległości były zachowane, to z jednej planety nie byłoby widać innych. Sapixcraft. Wiecie co? Słuchajcie, ja wam powiem jedną rzecz. Ja zauważyłem, że wszystkie teksturpaki w tych czasach mają jeden problem. Żaden z nich nie jest oryginalny. Wszystkie, jakie mamy teraz, jakie są robione, od zera nawet, to kopie teksturpaków, które były popularne 10 lat temu. Tak samo to. Dziękuję, Sapixcraft, ale to już było. Zrobiłem do Duolingo w Minecraft? Co to jest Duolingo? Goddammit. Wydaje jakieś dźwięki. I co się teraz stanie? Bo nie rozumiem. Dobra, Weaver się napełnił, ale on lata, jest jakiś dziwnie zepsuty. A, tutaj. Ej, yo! Jest faktycznie coś. Ale ja nie wiem, czym jest Duolingo. Może wy wiecie, ja się nie orientuję w tych takich nowych memach. A to Sonar Mines przy użyciu Stark sensorów. Nie rozumiem, czym jest Sonar Mines. Wydawać by się mogło, że chodzi o jakieś kopalnie. A tymczasem, okej, okay, on tutaj dostaje sygnał. Kolejny, bo on to stawia, ale... Aha,
Aha, to są miny sonarne, czyli miny, które wybuchają, jeżeli coś się stanie w okolicy. Bo właśnie on teraz to próbuje zaprezentować, czyli zamiast podłączyć lampę, podłączy TNT. To jest super na jakieś trollowanie znajomych, więc słuchajcie, tym razem będziecie musieli uważać już nie tylko na trapdory, ale ogólnie na siebie. Eksperymentowałem z redstone'em, ale stało się to, jak to naprawić. Ej, faktycznie dzieje mu się coś takiego dziwnego. No cóż, słuchaj, pamiętaj, zawsze mogłeś grać w Bedrock Edition. Nie wiedziałem, że pistony działają w ten sposób. Co? Zaraz, ale faktycznie, ej, co? Że one tak mają sygnał z powietrza? Nie. Co? Tak? Chłop zrobił tamę. Teraz przydałby mu się ten taki mod, który sprawia, że woda się realistycznie rozlewa i wtedy by to fajnie wyglądało. Co jest? Chłop ucieka przed Wardenem, ale Warden nie potrzebuje już więcej ataków melee, nie wiem, melee to znaczy bezpośrednich czy coś? Nie mam pojęcia, co znaczy melee, ale wiem, że melee, łapkę w górę zostawię. Najbardziej naciągany rym ever, więc zostawcie tą łapkę w górę. Widzimy się jutro. Cześć.